Dopiero co weszliśmy do pokoju w Ella, a tu taki gość na ścianie. Dobry wieczór, można tak powiedzieć. Na razie dzień dobry, bo dzień to już piąta nad ranem. Kochani, my w drodze na górę małego Adama. Na wschód słońca. Jest ciemna jak cholera, ale mamy ze sobą czołówki, jak widzicie. Tak, jedno muszę teraz oświetlać nas, abyście wy widzieli nas, ale my nie widzimy drogi. Zobaczymy, jakie wrażenia będą nas czekały na małym Adamku. Tak, jest 5:10, także do zobaczenia na wschodzie słońca. Herbaty, są też plantacje, które później zobaczymy, ale idziemy do środka. Kochani, lipa straszna, ponieważ dzisiaj tutaj nic nie pracuje, więc zaproponowano nam, że nas oprowadzą po fabryce, która nie działa i opowiedzą dokładnie, jak przebiega cały proces. No nie ma tu żadnego sensu. Na pewno chcielibyście to zobaczyć. Idziemy na plantację jakimiś strumykami. Prowadzą nas jakieś dzieci. Nie wiadomo kto... Kto tu jest, kim, o co chodzi? Dusza. Dusza? Co Dasza? Dasza. Hej. Hej, Dasza. O, thanks. To podtrzymaj, Kuba, muszę tak zrobić. Foto? Foto. Zaraz, foto. Co to? Yeah? And... Co to zaraz? This? Yeah? That's a dwarf. Ale byś tutaj narobiła. One second, yeah? Yeah? Show me. Pachnie herbata całkiem. Tak? No. Dziewczynka dba, żeby moje zdjęcia były piękne. Give me more tea. More. Do you have? More? Do you have? Więcej, całe pola mają. Martina. Kuba. Jacob. Kondzio. Kondzio in Polish. Kondzio. Kondzio. Kondzio śmieszny. Ja już takie znaki w Polsce kiedyś widziałam. Kondzio. Kondzio! Kondzio! Bye. Mieliśmy najlepszych przewodników dzisiaj. No ale było wesoło. Tak, jakie kwiatki tutaj piękne dostałam. Wszyscy byli zadowoleni. Dziewczynka sobie stówkę wzięła, a tym Areszcie dała potem po jednym. Kubuś złapał pijawkę. Teraz musi sobie popsikać, trochę krew leci. Teraz mi przypadł nogę. Yeah, okay. Thank you. Jak uczepi się was taka pijawka, to najlepiej posypać solą i ona sama odpada. Ale pan tutaj mi ją zerwał i jak widzieliście, zapalił taki papierek i żeby powstrzymać krwawienie, ten popiół przykleić na tą rankę i ma być wszystko ok. A my jesteśmy właśnie gdzie? Na moście. Jesteśmy na moście słynnym w Ella. Chodzimy sobie po torach, a tak codziennie tutaj jeździ kilka razy pociąg. Tak, ale tylko w określonych godzinach. To jest ten pociąg, którym my jechaliśmy. Chyba teraz najbliższy będzie dopiero po 13:00, więc jesteśmy bezpieczni. Kubuś jest zadowolony. Właśnie, słuchajcie. Nie uwierzycie. Znaczy uwierzycie, bo już widzieliście ujęcia z góry, także przyszło nowe śmigło, nie skrzydło. Ciągle mówiłem skrzydło, jak to odsłuchiwałem, to aż mnie uszy bolały, także śmigło nowe przyszło. Kurier po prostu przyjechał na drugi dzień, zostawił w hotelu paczkę, także obsługa tutaj na Sri Lance tego sklepu i
tego kuriera była perfekcyjna, także jestem zadowolony bardzo, wszystko działa. Właśnie jedzie pociąg. Pierwsze zdjęcie. Thank you. Teraz jestem popularny. Ze mną nikt nie chce zdjęcia zrobić, ja nie wiem. Rozumiem, że nie jestem za piękny, no ale... Ale to są kobiety, tak? To jest fame na Insta. To są kobiety. No, trudno. Sam sobie zrobię zdjęcie. Z pociągiem. Ja sobie mogę z tobą zrobić. Wąchaj, herbata? Herbatka. Bardzo ładnie pachnie. Kochani, pod nami znajduje się plantacja herbaty. Dzisiaj nikt tutaj nie pracuje, bo jest drugi dzień święta pracy, podobnie jak w Polsce. Co tu więcej mówić? No herbata jak... cejlońska. Tak, każdy wie, że tutaj na Sri Lance herbata cejlońska to jest taki, no ich wizytówka. Dawniej tutaj kiedyś przyjechał Thomas Lipton, Anglik, który właśnie zapoczątkował tą herbatkę tutaj. Też inne marki, chyba Dilma. A co miałem powiedzieć, kiedyś miała rosnąć tutaj kawa i z tego miała być popularna Sri Lanka, ale przyszła jakaś bakteria czy jakiś grzyb i wszystkie te uprawy im zaczęły tam się psuć, no i... To chyba, kochani, dlatego teraz na Sri Lance ciężko jest się napić no właśnie, kawy. No właśnie, można, jest... wszędzie podają kawę, słuchajcie, rozpuszczalną, albo taką z takich automatów, jakie są u nas w szkole, Nescafe. Nie no, ta kawa jest no mocno średnia, umówmy się. Tak, choć w Ella już są kawiarnie i to jest jedyna miejscowość, gdzie są kawiarnie, bo tak nigdzie nie było kawiarni. Dokładnie. I nie jest to w ogóle popularne picie kawy, tylko wszędzie jest herbatka. Ale co, no herbata jest bardzo dobra, także tylko pić. Pijemy herbatę.